Cześć, siemanko, z tej strony Stachu. Witam was bardzo serdecznie w szóstym już odcinku z serii metin2.pl, serwer Polska. Oczywiście na samym początku bardzo dziękuję osobom, którzy mi zaufali i dali subskrypcję i zapraszam nowych członków naszej społeczności o zasubskrybowanie tego kanału. Jak ja to mówię, nic nas to nie kosztuje, a twórcę motywuje. Dobra mordeczki, nie ma co przedłużać, zapraszam do oglądania materiału. Tak jak zauważyliście, w piątym odcinku stworzyliśmy nowego dropa i wbiliśmy na nim 25 level i tym samym wybraliśmy się na Dolinę Orków, by tam kontynuować exp do 30 levela. Expiło się dosyć przyjemnie, trochę biłem na spocie czarnych orków, a trochę wybijałem metki. Czasowo ogólnie exp wyglądał bardzo dobrze. Na początku strasznie się spieszyłem, by wbić ten 35 level, ale tego dnia akurat dowiedziałem się, że będzie event w postaci dropu szkat blasku księżyca. I trochę zwolniłem tempo, by porobić misję i zaczekać na event. A jak spiłem do 30 levela, bo już na mnie czekała super nowa wyczynowa buffka o niku Turbocyce. Tak jest, nie przesłyszeliście się, Turbocyce wbijają na rejony i bierze ślub z naszym zajebistym, dzielnym wojownikiem. Ogólnie musiałem ogarnąć nowego buffa, bo z tamtą postacią nie mogłem wziąć ślubu, bo ograniczył mnie level, który tam już dobiliśmy, ale nie ma co się przejmować, bo buffkę już miałem i nie trzeba jej na nowo expić. Także szybki ślub, jedziemy dalej. Oj, tak wiem, znów zadręczam was tym koniem. Uwierzcie mi, mi też się go nie chce robić, ale ostatnio nie mam jak grać, dlatego sięgam po wszelkie materiały, by cokolwiek dla was mieć, byście mieli co oglądać. No więc kupujemy zdjęcie konia odstajennego, który nigdy sobie na koniu już nie pojeździ przez swoje niedojebanie umysłowe. Standardowo, jak zobaczycie na materiale, nie przyjął nam pierwszego egzaminu na level konia i musieliśmy powtarzać go jeszcze raz. W czasie eventów, które panowały na Polsce, ceny szkat nimfy wodnej i kluczy dosyć zmalały. Postanowiłem, że sobie przygotuję ulepszacze do wędki węglowej i będę już miał wszystko ogarnięte, gdy znów będzie jakiś event rybacki. Ku mojemu szczęściu i zdziwieniu, z fartem wylosowałem kilka włókien, więc byliśmy zarobieni. Zaraz po otworzeniu szkat wybrałem się do świątyni, bo miały dropić wcześniej wspomniane blaski. I tym samym expiłem do 35 levela, relacja z expa i dropu była na live, który jest zapisany tu na kanale. Po dropie blasków kilka godzin później poszedłem podrobić rękawice złodzieja i sprawdzić możliwości w redlesie nowej postaci i nowo zakupionych itemków. Pozostawiam wam ocenie, czy jest lepiej, czy gorzej niż było. Na pewno postać lepiej stoi, ale przypominam, że nie mam jeszcze aury dobitej na G. Tymczasem włączam wam relaksującą muzykę i słyszymy się za chwilę. W świątyni udało mi się wydropić 540 szkat blasku w 3 godziny, co myślę, że nie jest jakimś złym wynikiem, pomijając to, że przez połowę dropu jakiś cymbał wbił mi na spota i niestety musiałem dzielić go na pół. Po godzinie czy półtorej ziomeczki, którzy oglądali live'a, zlitowali się, przyszli i wykurzyli tamtego zgreda. Przy czym do końca stali i pilnowali mi spota, bo to co się działo na innych kanałach, uwierzcie mi, było grubo, nie? Postanowiłem, że otworzę sobie 340 szkat, bo przydadzą się do niekryta, szycia, a także setki czy piąte bony. Resztę 200 sztuk pogoniłem, bo osobo stoi ostatnimi czasy ma z kasą. Na początku wrzucałem księgi języków na glebę, ale przemyślałem, że przydadzą się do czytania na postaciach i sobie wszystko zacząłem porządkować na mentalu i tylko tak naprawdę resztę, co uznałem, że się przyda, to zostawiłem, a resztę out. Czego ile poleciało, sami zobaczcie w tym oto klipie. Tu jak widzicie udało mi się uchwycić pozdrowienia od widza. Ogólnie tych pozdrowień od was było wiele, ale mam problemy z miejscem na dysku i wszystkiego nie zbieram. Jeżeli chcecie, utworzę specjalny notatnik i pod koniec każdego filmu lub początek będą ukazywały się wasze pozdrowienia wraz z nickiem. Chyba że chcecie to w formie klipów, to spróbuję to jakoś ogarnąć. Piszcie po prostu w komentarzach jak wolicie i to rozkminimy.
W tych klipach widać, jak kupujemy pelerynki już na zaś, bo trochę ich zużywamy podczas dropu. W następnym klipie, klipach zobaczycie, jak pomagam ziomeczkowi o niku nienormalny ulepszać zbroję Dasury. Z tego, co mi pisał, raz czy chyba dwa udało mu się ją wklepać na 8, po czym potem nie mógł dobić jej nawet do plus 7, poprosił mnie o to ulepszenie. No i w sumie nie miałem do stracenia oprócz ZBS-ów, ale nienormalne, jak coś ma, to rzuci czasami jakimś donatem też, więc no nie było z tym jakiegoś większego problemu, sami zobaczcie. Pozdrawiam Dawidka za donaty, które mi wręczał i bardzo dziękuję, bo uwieczniłem tylko jeden klip z tym, jak mi daje donate, a tak naprawdę było ich kilka w różnych odstępach czasu i różne to były itemki. W tym klipie nagrałem, jak pomagam nowemu człowiekowi, który zdecydował się zagrać na Polsce. Niby skromnie, ale zawsze to coś. Wiem, jak to jest i kiedyś sam zaczynałem bez inwestowania w item shop. Myślę, że to fajny gest, a mnie to tak naprawdę nic nie kosztowało. Często jak widzę nowych graczy, a mam czas, chętnie pomogę. Polecam nie być gburem, bo karma kiedyś do nas wróci. Zostawiam was z tym nagraniem, w czym konkretnie gościowi pomogłem i słyszymy się w następnym klipie. No i jak mówiłem, słyszymy się ponownie. Trochę kasy zarobiłem i wszystko w dalszym ciągu przeznaczam na zwojowanie aury do G. Nie wiem ogólnie, czy to tak chujowo wchodzi, czy ja nie mam po prostu szczęścia. Dla tych, co dotrwali i oglądają to dalej, przyznam wam się bez bicia, że od 5 filmu praktycznie nic nie nagrałem. Tylko to, co teraz obejrzeliście i dalej oglądacie. Jest to spowodowane małą ilością miejsca na dysku, a nagrywam praktycznie w najlepszej rozdzielczości. No i tym samym nagrywki dużo ważą, a ja nie mogę dłużej czegoś nagrać, bo zaraz mi braknie miejsca. A żeby było miejsce, muszę systematycznie obrabiać filmy, a z tym schodzi mi się najdłużej. Tym bardziej, jak wspominałem w poprzednim filmie, nie szło cokolwiek nagrać z przyczyn zdrowotnych, ale spokojnie, jest już coraz lepiej i niebawem wrócę do gry i nagrywania. Choć pomysłów mam wiele, to czas też mnie trochę ogranicza. W dalekich planach mam też zrobić vloga, sam czy z moją kobietą, to już jak będziecie chcieli, to jest od was zależne. Ale to musi być nas trochę więcej subskrybentów, żeby to miało ręce i nogi i jakoś to wyglądało. W następnym odcinku planuję nagrać dla was jeden z zarobków, na którym ja wcześniej zarabiałem w wolnej chwili, jak robiłem nocki. Jeżeli chcecie taki film, zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę i napisz komentarz. Ze zwojowania to już końcówka, a zaraz przejdziemy do mojego hobby, tego co u mnie nie może zabraknąć, czyli mały hazard w postaci otwierania szkat Hydry. Tym razem szczęście mi dopisało, co ukaże wam nagranie. Nie dość, że wydropiliśmy magiczny, to udało się jeszcze w końcu ulepszyć szarfę na handel.
Więc nic dodać, nic ująć. Ja się już z wami będę powoli żegnał. Pozwolę sobie jeszcze tylko serdecznie was zaprosić na mojego fanpage'a i zasubskrybowanie tego kanału. I oczywiście oceniania filmów w postaci lajkowania i komentowania. Na razie, cześć, Stachu.